dzisiaj nie było wątpliwości wśród radnych, jeśli chodzi o zmianę w statucie ośrodka w Górnie. No tak, bardzo się cieszę przede wszystkim, że przy tak gremialnym poparciu, bo wszyscy radni poparli zarówno zmianę nazwy, jak i zmianę statutu, co nas wszystkich cieszy, to jakby jest efekt pracy, konsultacji zarówno z pracownikami, czy przede wszystkim ze wszystkimi nami, którzy tam pracujemy, jak i też pewien wypracowany efekt z Radą Społeczną Szpitala. No i dzisiaj, jak widać, chyba skutecznie wypracowany, bo Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła te zmiany. Mam nadzieję, że to jakby zbuduje inny obraz miejsca, w którym my wszyscy pracujemy, włącznie ze mną, bo ja poza tym, że jestem dyrektorem, to przede wszystkim jestem lekarzem, który pracuje w tym szpitalu od 4 lat i to pomoże nam zbudowanie pozytywnego obrazu, jakim ten szpital ma do zaoferowania pacjentom, ma do zaoferowania poza tym, że mamy możliwości diagnostyczne, lecznicze pacjentów z chorobami płuc, mamy do zaoferowania jeszcze coś, czego większość szpitali nie ma, to miejsce i mikroklimat, jaki tam jest. Ja zapraszam, znaczy przepraszam, nie zapraszam, ale jeżeli ktoś będzie zmuszony trafić do szpitala, to jak najbardziej nasz szpital jest otwarty na pacjentów. Poza samymi możliwościami wynikającymi z medycyny mamy coś jeszcze unikalnego, czyli nasz mikroklimat lokalny. Czy paradoksalnie ta zmiana tylko i wyłącznie nazwy może też wpłynąć na dalszy rozwój właśnie szpitala? Myślę, że pomoże nam w tym rozwoju, chociażby z tego powodu, że będziemy bardziej rozpoznawalni zarówno na terenie województwa, jak i przede wszystkim w Polsce. Ja muszę powiedzieć, że całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, będąc na jednej z konferencji naukowych z pulmonologicznych, rozmawiałem z jednym profesorów z Instytutu Grzycy Chorób Płuc, który w ogóle nie wiedział, że o takim miejscu. Mimo że jakby to środowisko, w którym się obracam, jest na tyle małe, że wszyscy się znamy, przynajmniej w miarę z widzenia wszyscy wiedzą, to o szpitalu w Górnie no nie słyszał. Zresztą obiecał, że nas przy okazji jakichś tam wydarzeń konferencyjnych w Rzeszowie przyjedzie też zobaczyć, jak pracujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you.